Słuchajcie, w ostatnim czasie odmówiły nam niestety wszystkie legendy Realu Madryt. No właśnie, no bo dzwoniliśmy do Zidana, nie zgodził się. Raul González powiedział, że w przyszłym miesiącu Fernando Hierro, 1000 euro. Nie stać nas niestety. Będzie mógł udzielić wywiadu, ale zgodził się Figo. I Figo tak jest w food trucku. Chciałem zapytać, o ile lat za późno się urodziłeś? Patrząc po moim stylu, gdzieś jakieś 20 albo 30 nawet. Czyli nie? Nawet 30? Tak. Tak, 1961 to by był taki dobry rocznik, jeszcze byś się załapał na mundial w latach 80. Nie, dwukrotnie może no, nawet. To jest takie gdybanie, ale to fakt, że tak ja sam to czuję, że mój styl, czy tam to jak się poruszam po boisku, to jest tak trochę... Ogły Górskiego. No, trochę wcześniejsze czasy, bo jest ta piłka coraz szybsza. A ty w ogóle często słyszałeś w swojej karierze piłkarskiej, że nie masz szans na zawodostwo, że jesteś po prostu za szybki, za wolny lub za słaby fizycznie, bo za szybki. Za szybki chciałbym być. Kilka razy słyszałem. Kilka razy to słyszałem. Byłem kiedyś na testach w Amice Wronki i tam jak pierwszy etap przeszedłem jakby pomyślnie tam... Żonglerka. No nie, były małe gry, jakieś tam duża gra później i tam to wtedy punktowali. Za mecz dostawałeś punkty. Nie pamiętam ile miałem punktów, ale wiem, że dużo. No ale drugi etap to już były testy szybkościowe i wydolnościowe. No i już pierwszego dnia mi powiedzieli, że po prostu jestem za wolny. Jakoś nie załamałem się mocno. Dla mnie wyszło w sumie dobre, ale no, okazało się to dopiero po kilku latach. Bardzo od nich odstawałeś wtedy w tym aspekcie szybkościowo? Szybkościowo tak. Tak, bo teraz w tym momencie jeszcze daję radę, ale jako młody chłopak to w ogóle nie dawałem rady. A jaki miałeś czas na przykład? Nie wiem, czy pamiętasz na 60 metrów, na 100 metrów? Kurde, nie pamiętam, ale na 100 metrów na pewno gdzieś, nie wiem, z 16 sekund, 15, okay. Byłem bardzo wolny, nie? Zawsze, nawet nie wiem, czy moja siostra mnie nie przeganiała, nie? Ale byłeś w stanie to poprawić? Mówisz, że teraz już wygląda to troszkę lepiej. Widzieliśmy meczu z Jagiellonią. No tak, no, do jakiegoś, nie wiem, etapu, momentu jesteś w stanie to poprawić i wytrenować. No i jakby przez te lata gry w piłkę dużo czasu na to poświęcałem, no i doszedłem do takiego momentu, że po prostu daję radę grać w Ekstraklasie. W klubie było dużo śmiechu po tej twojej akcji bramkowej z Jagiellonią, kiedy to musiałeś ruszyć na sprincie, wrzucić ten piąty bieg i złapać tę piłkę? Czy śmiechu, no właśnie tak mi do śmiechu nie było, bo byłem zmęczony już, nie? Na końcu tam. Te pomiary szybkości zwariowały, wiesz. Starzyński taki był. Tak. Starzyński miał sprint 26 na godzinę. Ja się czasami nie łapię na te sprinty, bo tam jest 26. Tylko szybki bieg, nie? No gdzieś tam było. Ta akcja dobrze wyszła, nie? No, nie myślałem o tym, żeby założyć dziurę po prostu. No ale właśnie ta twoja flegma tam moim zdaniem była kluczowa. No, ten spokój. Ja chciałem tylko minąć po prostu jakoś. Przemka Mystkowskiego i tyle, nie? Mhm. Ja widziałem, że mnie dogania, po prostu musiałem coś wymyślić, no tak się ułożyło, że po prostu założyłem dziurę, nie? Mam wrażenie, że jesteś jednym z ostatnich przykładów piłkarzy, którzy się wychowali trochę sami, bo był u nas w food trucku i siedział na twoim miejscu Jacek Krzynówek, który jest z totalnie innego pokolenia i mówił, że bardzo długo on w ogóle nie był w żadnych profesjonalnych strukturach klubowych, że w zasadzie do 15 roku życia. I z tobą wiąże się chyba podobna historia. Jesteś piłkarzem dużo młodszym. Jak to się stało, że cię nikt tam nie wyciągnął i gdzieś nie wsadził do jakiejś poważnej akademii? Znaczy ja grałem tak, do 15 roku życia grałem w A-klasie, nie? Aha. Po prostu i wtedy mi się przydarzyły te testy w Amice. No ciężko powiedzieć, no ja pochodzę z mojej miejscowości Przelewice, to jest tam chyba 1000 mieszkańców. To po prostu my ani nie jeździliśmy na żadne turnieje, ani nawet nie było jak się pokazać, także trenowaliśmy raz w tygodniu i mecz, chociaż my mieliśmy taką fajną jakby ekipę kilkunastu chłopaków, którzy byli mocno zajarani piłką i śledzili wszystko, oglądali. Ale mniej więcej czytali, z twojego roku? I starszych. No. Okay. I po prostu dużo graliśmy, nie? To był nasz no, główny... Głównie tak spędzaliśmy czas po prostu, nie? Grając w piłkę. I ty zawsze się wyróżniałeś właśnie wyszkoleniem technicznym? To przyszło z czasem? Jak to wyglądało? Najlepiej z boku spojrzeć, no ale... Ale głównie tak, no bo tak jak wspomniałem wcześniej, no byłem zawsze najwolniejszy i jakoś to trzeba było sobie radzić po prostu z tą piłką, nie? A w klasie na jakiej pozycji grałeś? To ciekawe w sumie, w młodym wieku.
Na środku pomocy. Okej, okay. Czyli zawsze. A ile, miałeś lat, jak grałeś w A-klasie? 15. 15. A wcześniej w takim razie nie grałeś nigdzie? Nie, no do 15 roku życia grałem w A-klasie. W A-klasie, ale to ile miałeś lat, jak zadebiutowałeś w A-klasie? Chodzi ci o seniorów? Aha. No to 15. 15. Albo co nam no bo... niepełne chyba. To... Czyli coś tam, no, coś tam no, na lewej karcie. Po latach. Dotarliśmy do skandalu. Tak. Kilka meczy na lewiznę grałem w seniorach na pewno. No a wcześniej w juniorach. Ale juniorów mieliście. Tak, mieliśmy. No. Mieliśmy takiego trenera, który grał trochę tam w trzeciej lidze. No, te treningi mieliśmy w miarę fajne, nie? To nie było tak, że tylko rzucał nam piłkę i graliśmy, tylko czegoś starał się nauczyć i też mieliśmy w miarę zorganizowane jakieś zawsze dresy, torby. To było na takim poziomie, jeżeli patrząc na małą miejscowość, to było na dosyć takim wysokim, nie? Zresztą ostatnio ta moja drużyna też gdzieś... pojechała na Cypr na obóz, także no to, no, tam sobie to, sobie taka takie... Wieczysta trochę. Nie ten poziom, ale po prostu w miarę możliwości jakoś to sobie organizują. Nie? Ale ta struktura dnia mnie interesuje, albo tygodnia, bo powiedziałeś, że raz w tygodniu mieliście trening. No raz. I pozostałe dni graliście non-stop i graliście na tym samym boisku, na którym grała wasza drużyna w A-klasie, czy było więcej? Nie, to wiesz, bo... Albo graliśmy na korcie tenisowym, betonowym. No. Albo na Orliku, a wcześniej jeszcze, ale tu bardzo odległe czasy, mieliśmy takie betonowe za szkołą wylane, nie? Taki klasyk, no. Tak. Taki klasyk, no dużo tam twarzy było zdartych, kolana zawsze zdarte, także... No później nam zbudowali halę i ja po prostu chodziłem na tą halę, nie? Grałem ze wszystkimi, kto przyjechał, to z nimi grałem. Wiem, że tą zajawkę piłkarską czerpałeś troszeczkę od swojego taty, który grał też u was w lokalnej drużynie i chodziłeś na jego mecze i to była taka pierwsza twój moment zachwycenia się piłką. No tak, no on mnie zabierał mnie od kiedy pamiętam ze sobą na wszystkie treningi i na wszystkie mecze, także widziałem, grał, co prawda grał najwyżej w czwartej lidze, też trochę styl podobny do mnie, tak. Stojano znaczy delikatnie? On jeszcze więcej, no tak? Jeszcze więcej, nie ruszał się w ogóle ze środka, ale dużo bramek strzelał. Andrzej Figlo, taki wiesz, późny. Tak, on trochę wyżej, on na 10, okay. Tak bardziej, żeby nie musieć do tyłu biegać. Ale nieźle grał w piłkę, tak jak ja pamiętam, to ciężko mu było zabrać, też dobra technika, dobra kontrola. A czemu, ale nie wiem czemu nie zagrał wyżej. Jakoś to się tam ułożyło po prostu. Ale podobno jakiś przyjechała Pogoń Szczecin na sparing i on strzelił hat-tricka, to prawda? No tak. Hat-tricka Szypkowskiemu. Mhm. Sergiejowi Szypkowskiemu. Trzy bramki, tam się skończyło chyba 4-3. Dla Sokoła Pyrzyce, bo to inna drużyna. Sokół Pyrzyce kontra Pogoń Szczecin, proszę. 4-3 i tata strzelił 3 bramki. No dla mnie to jako młodego chłopaka, bo to ja miałem chyba z 10 czy 11 lat, to było takie wydarzenie duże. Zajarany byłem mocno, nie? Bo Pogoń przyjechała w takim dosyć solidnym wtedy składzie. Powiedziałeś o tym, że bardzo trudno jest poprawić pewne parametry szybkościowe, jeśli się nie ma tego wrodzonego. Oczywiście można nad tym pracować, ale na przykład nad innymi rzeczami związanymi z motoryką można pracować, choć wiem, że ty nie do końca byłeś pilnym uczniem, jeśli chodzi o te aspekty. No bo też jeśli chodzi o powiedzmy, te górne partie mięśniowe, nigdy nie byłeś kozakiem i niespecjalnie dużo robiłeś, żeby to zmienić. Pytanie, czy to było z lenistwa, czy może z tego powodu, że stwierdziłeś, że nie, że to mi nic nie pomoże, albo wręcz przeciwnie. Z wszystkiego po trochu. Trochę z lenistwa, trochę gdzieś mi tam zawsze mówili, że nie jest to konieczne w moim przypadku, żeby się skupić bardziej na tej dynamice, na jakichś tam, na tych pierwszych kilku metrach, żeby po prostu być szybszy. No i na pewno zostało to zaniedbane, chociaż ja uważam, że jak jesteś szybki i dynamiczny, to nie musisz być nie wiadomo jak silny, bo po prostu zawsze wyprzedzisz, nie? Chociaż później już na tym wyższym poziomie jednak trzeba mieć wszystkiego po trochu, nie? O tym wyższym poziomie chciałem porozmawiać, bo pamiętam jak przyjechałeś na zgrupowanie reprezentacji Polski i musiałeś przejść przez drogę krzyżową Remigiusza Rzepki, zobaczyłeś też drążki i tak, no nie były to twoje... Szukałeś się wyjściowych? No nie było, no pamiętam to zgrupowanie, no nie będę ukrywał, nie byłem się w stanie podciągnąć ani razu, nie, wtedy. Teraz jest już zdecydowanie lepiej, tak. Dwa. Nie, już jest ale lepiej. Ale w serii 5. Ale wróciłeś, kupiłeś sobie drążek i zacząłeś się pociągać, czy wziąłeś sobie trenera personalnego, nie wiem jak to wygląda. Nie, no po prostu gdzieś tam
w ruchu z trenerami. Zacząłem z trenerem Leszkiem Dyją, który też był później. Tak. W kadrze trochę zaczęliśmy pracować nad tymi rzeczami, nie? No i lepiej. No nie będę ukrywał, wtedy mi było trochę wstyd, jak zobaczyłem chłopaków, a ja się nie mogłem pociągnąć. No jak tam wjeżdżał Piszczu na przykład na drodze, maselato robił, to było faktycznie No trochę tak. No i to później... Czyli to był impuls? No był trochę impuls i tu też było widać różnicę, nie? Że jednak oni grają na tym poziomie europejskim już. Nie? Wiesz, może to my i kibice mają tylko obsesję, że każdy musi grać na top poziomie za granicą. Może po prostu nie jest tak. Nie każdy tego chce, nie każdy tego potrzebuje. Może nie każdemu jest to, nie wiem, dane i pisane. Wiesz, no czasem mam wrażenie, że często publicznie musimy mówić, czy wy musicie mówić o tym, że tak, chcę zagrać na granicę, chcę robić wielką karierę, a może sobie myślisz w sobie, w prywatnie, w domu, że ale po co mi to, jak mi jest dobrze. Czy wiesz, no na pewno za granicę to jest takie marzenie zawsze, nie? Bo jest ten lepszy poziom, masz szansę grać w europejskich pucharach, w Lidze Mistrzów, no to jest jakby fantastyczne i do tego każdy chyba piłkarz dąży po prostu, to jest taka ambicja sportowa, no ale to co mówisz, no ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, nie? Ja bardzo lubię grać w piłkę i po prostu jakby mi nie wyszło mi w Belgii, to wróciłem grać do Polski, jakby mi nie wyszło w Ekstraklasie, to bym poszedł niżej i niżej i niżej i myślę, że grałbym. Jeżeli nie grałbym na jakimś tam poziomie, a miałbym na przykład grać w A-klasie czy w czwartej lidze, to do tej pory bym grał po prostu, bo zawsze lubiłem grać w piłkę i zawsze chciałem grać w piłkę. Na pewno nie przynosiłoby mi to profitów, ale bym w nią po prostu grał, nie? Okej, miałbyś z tego fun. Taką czystą radość, nie? Być może z tego się biorą te rzeczy, o których mówimy, które cię jakoś tam wyróżniają. Na pewno jednym z aspektów, które zawsze miałeś na poziomie europejskim, bo to z kolei sprawiło, że nie mogłeś mieć kompleksów, to był stały fragment gry, ułożona stopa, bo pamiętam, że na zgrupowaniu reprezentacji Polski absolutnie opadały szczęki, nawet pamiętam Wojtka Szczęsnego, który jeszcze nie wiedział, z kim ma do czynienia, a zobaczył parę piłek, które dorzuciłeś i mówi: wow, kto to jest? Bo dorzuca 10 na 10 i nie widziałem kogoś takiego na kadrze. No tak, na pewno mnie to wyróżniało, ale na moment nagrywania tego odcinku, jak sobie otworzysz to z wolnego, chyba nie strzeliłem już 2 albo 3 lata. Mhm. Ostatnio nie siedzi wybitnie. No, ja dużo czasu poświęciłem na stałe fragmenty. I gdzieś, no to jest chyba, to idzie wytrenować po prostu, nie? A to nie jest na jakim etapie jakiś dar. Zdecydowałeś, żeby to doszkalać? To był... No nie było takiego jednego. Zawsze praktycznie po każdym treningu zostawałem i ileś tam tych rzutów wolnych uderzałem. Może nie wiem, może to właśnie tak przeszło mnie na wiosnę, że po moim tacie, że... Okej, okay, że on miał tak, miał z pogonią strzelił do stałego fragmentu. Tak, chyba, tak, też, tak. No i może to tak poszło, no i, ale zawsze zostawałem po treningu i uderzałem te stałe fragmenty, no i do jakiegoś tam poziomu się udało dojść. Czy znaczy, miałeś w trakcie swojej kariery takie momenty, że jednak pojawiało się zwątpienie, że kurczę, nie mam zbyt wielu profitów finansowych z grania w piłkę i może warto zająć się czymś innym? Było dużo momentów zwątpienia, ale niezwiązanych jakby z pieniędzmi, niezwiązanego z tym, ile zarabiałem, czy ile miałem w danym momencie. Często mi się pojawiało, jak mamy serię słabszych meczy, nie? To mi się często pojawiało tak, że mówię, kurde, dobra, już mi się nie chce grać, po co ja mam grać, nie? No ale to po przegranym meczu, nie? Następnego dnia, czy tam za 2 dni wychodziłem na trening i mówię, nie no, jednak lubię grać w piłkę i trzeba to ciągnąć. Piłeczka się cieszy. Tak, tak, tak. No to takich momentów było dosyć dużo, ale pewno pijesz do sytuacji w ruchu Chorzów, to nigdy tak nie miałem. Nie wiem, ja jestem tak, no, to co wam powiedziałem wcześniej, lubiłem grać w piłkę i lubię grać w piłkę i zawsze chciałem grać, nieważne czy to za pieniądze, czy za darmo, nie? Ale słuchaj, jakbyśmy rozwinęli ten wątek Chorzowa, bo to była bardzo ciekawa kwestia w pewnym momencie, gdzie ty naprawdę, dosłownie nie miałeś grosza przy duszy. No zdarzały się takie momenty. Nie było stać cię na to, żeby sobie kupić, nie wiem, jedzenia? Wiesz co, nie, aż tak tragicznie nie było, bo zawsze się człowiek zapożyczył, nie? To też mówimy jakby o momencie nie kiedy grałem w Ekstraklasie. No tak. Tylko gdzieś tam w młodej Ekstraklasie czy coś, no to
te stypendia nie były duże i często no, płacone tam raz na 2 czy 3 miesiące. No ale jakoś tam się człowiek zapożyczył, czy to od rodziców, czy od znajomych i jakoś sobie radziliśmy, wie, kilogram sera, ketchup i tosty. Okej, okay, i na ile? I tosty okay, po prostu. Można przeżyć. Miesiąc na tostach. Nie? Ale pamiętam, chyba ty mi opowiadałeś tę historię, że był taki moment, w którym po prostu przesypiałeś śniadanie. Jak to było? No tak, tak. To było. No, czy to było też związane z tym, że ja lubiłem spać po prostu, nie? I szedłem dopiero na obiad. I to było dwa w jednym, bo się wysypiałem i oszczędzałem pieniądze, nie? Na śniadanie. I co więcej, jadłeś podwójną porcję obiadu, bo tak. Obiady były chyba na kartki czy na jakieś talony, tak? Nie, no mogliśmy wziąć sobie. Czasami mogliśmy wziąć sobie jakby drugi obiad na wynos, nie? Okej. Okay. Ale to było już jak grałeś w Ekstraklasie? To było po debiucie w Ekstraklasie? Nie, to było tak... przed. W momencie debiutu w Ekstraklasie to już miałem jakby troszkę większy kontrakt, nie? Niewiele więcej, ale już starczyło, żeby wynająć tam na dwóch mieszkanie. I kupić żeby... 4 kilo sera. Tak, i 4 kilo sera, szynkę do tego. I po prostu żyliśmy tak skromnie, ale normalnie, nie? Selekcjoner Paulo Sousa ogłosił szeroką kadrę, dzisiaj ogłosił wąską kadrę i w tej kadrze znalazł się m.in. Bartek Slicz, z którym grałeś. Piłkarz, który nigdy nie uchodził za wielki talent. Oczywiście był powoływany do młodzieżowych reprezentacji, zawsze się o nim mówiło, że coś ma. Jak ty go postrzegasz i jak ty go pamiętasz i czy widzisz w nim ten potencjał? Tak, widzę w nim bardzo duży potencjał. On nigdy nie będzie na świeczniku ze względu na pozycję. Mm-hmm. To jest, gość od czarnej roboty, tak. Jak mówi Czesław Michniewicz, odkurzacz. Tak, tak. Po prostu odkurza wszystko, co tam wiesz, spadnie. No dokładnie, no nie wiem, czy można go lepiej nazwać, bo jest bardzo dynamiczny, bardzo silny, dobrze czyta grę, no, a zawsze więcej będzie się patrzyło na tych, którzy, nie wiem, rozgrywają, na skrzydłowych, którzy dryblują, no, na napastników, którzy strzelają. A on jest po prostu ukryty, ale wykonuje niesamowitą robotę dla drużyny. Ale widzimy, że teraz do rzutów wolnych podchodzi coraz częściej i to jest aspekt, na którym już pracował wtedy, jak razem graliście? Tak, pracował. No, dużo pracował, dużo zostawał po treningach. No, on próbuje takiego strzału a la Cristiano Ronaldo, nie? Mhm. Okay. Na razie, przynajmniej jak był w Zagłębiu, to tak 1 na 10 mu wychodziło. Ale myślę, że to poprawił, bo dużo nad tym pracował, nie? Że w końcu siądzie. A na przykład tak. W małych grach, jeżeli chodzi o taką technikę użytkową? Nieźle, no radził sobie. Nie było tak, że odstawał, nie? Mhm. Odstawał. Nie był na pewno jakiś tam, nie wiadomo jak techniczny, ale radził i bardzo ciężko na niego się gra. Mhm. Bo nieprzyjemny jest. Nieprzyjemny, no. Nieprzyjemny, szybko doskakuje, coś kojarzy mi się z Jackiem Góralskim zawsze, że z Góralem też się nieprzyjemnie grało, nie, na niego, bo od razu doskakuje do ciebie, nie, jak taka pirania, także myślę, że to jest potencjał na karierę zagraniczną normalnie, nie. Okay. Jak najbardziej z tym się zgadzamy, ale właśnie miałeś też okazję obserwować rozwój innego młodego talentu, którego akurat teraz nie ma na tej liście powołanych, mianowicie Bartek Białek, to też chłopak, który wszedł i szybko bardzo poszedł w górę, jak jego z kolei postrzegasz? Bartek mają bardzo podobne cechy charakteru, są mega ambitni i tacy zawzięci, nie? Bartka Białka tak, no nie wiem, jak wchodził do drużyny, jakiegoś tam na mnie wrażenia nie robił, no fajnie, umiał przytrzymać piłkę, tylko to jest pierwszy zawodnik, który widziałem, żeby się rozwijał w takim tempie. Mhm. I on z tygodnia na tydzień, czasami z dnia na dzień po prostu był lepszy, nie? Bo ja pamiętam jeszcze opinię o nim, że on raczej uchodził za gościa stugowego technicznie, mówiąc tak wprost. Nie wiem, czy ty też tak to postrzegasz. No, nie był surowy i chyba nie jest surowy. Radzi sobie, to wszystko zależy od odbioru, mi się wydaje, kibiców, czy tych, którzy oglądają. No, ja już to kiedyś mówiłem, że lepiej będzie się patrzyło na nie wiem, Dejana Drazicia, choćby u nas, który jest niski, szybki, ma dobrą technikę, niż na Bartka Białka, który ma 2 metry i się wydaje taki trochę toporny, nie? A tą technikę ma okej po prostu, nie? Okej, okay. No, i on tak właśnie szybko łapał w mig? Szybko łapał, szybko się rozwijał. Pojechał na święta, wrócił po świętach lepszy, nie? Nie wiem, co robił na tych świętach, naprawdę. Ale tak było. To mnie jakby zaskoczyło, bo nie widziałem czegoś takiego do tej pory, a gdzieś tam, no, Filip Jagiełło
Był Krzysiek Piątek, to oni też się rozwijali, ale nie w takim tempie. Nie? No właśnie, jakbyś zestawił Krzyśka Piątka z Markiem Białkiem, bo to jest jakby, wiesz, no, ta sama pozycja, więc można ich spokojnie porównać. No, identyczny typ napastnika, nie? Aha. Identyczny typ napastnika. A chodzi ci, kto jest lepszy, a kto... Albo co, kto ma lepszego, albo potencjalnie lepszego. Ciężko powiedzieć, no... Bo... Zawsze mi się z Krzyśkiem kojarzyło, że ma... Ma takie coś, gdzie wie, gdzie piłka spadnie. I zawsze jest w tym miejscu, w którym ta piłka spada. Jak siebie widzisz po karierze, bo często sobie piłkarze projektują na przykład, no ja to nie będę chciał mieć nic wspólnego z piłką, bo mam przesyt i będę chciał odpoczywać. Inni mówią, że nie mogą bez tego żyć. Jeszcze inni przygotowują się do roli trenera. Inni w ogóle uważają, że będą ekspertami telewizyjnymi. No tych ścieżek jest mnóstwo. I nie wierzę, że się nie pojawiają już w głowie dojrzałego piłkarza takie myśli. Coś tam się pojawia, ale też nie wiem w jakiej roli. No właśnie. I jakby to jest dla mnie najcięższe, bo z wiekiem jakby dojrzałem do tego, że trener ma bardzo ciężką pracę po prostu i to jest ciężka robota i nie wiem, czy bym się w tym widział. Na czym polega największa trudność twoim zdaniem? No ja osobiście uważam, że to jest najtrudniejszy zawód w ogóle w tym środowisku piłkarskim. No musisz mieć jakiś pomysł na grę, tak? I... No i żeby, to ten to byś miał. Żeby ten pomysł mieć, to, ale tam może mam, ale to jeszcze trzeba go przekazać grupie 25 osób i możesz mieć taką grupę, gdzie ci to zagra, a może być tak, że ci to po prostu nie zagra, nie? Mhm. No jeszcze dochodzą do tego, no wiadomo, jakieś później sytuacje stresowe, no są pierwsi też do wylotu, nie? Zawsze. Zawsze są trenerzy, jak drużynie nie idzie. Kiedyś trener Bako, byliśmy przed meczem ze Śląskiem, i no nie prezentowaliśmy się dobrze na treningu i trener Bako mówi, coś tam wiadomo, wyzywa, mówi, kurde, jak będziecie tak grać, to was wywiozą stąd. To znaczy nas, nie? I jakby to dobrze obrazuje podejście. No i po tym meczu też zwolnili właśnie trenera Piotra Stokosa i sztab szkoleniowy. Ale bardziej byś siebie widział właśnie w sztabie, tylko nie w pierwszoplanowej może roli akurat. Jeżeli już, to chyba tak. Jeżeli już, to tak. My też sobie rozmawialiśmy o tym poza nagraniem. A propos tego, że trener też ma trudną robotę, bo może mieć swój jakiś pomysł na grę, ale później rzeczywistość go trochę, mówiąc kolokwialnie, dojeżdża. Często tak było w twojej karierze piłkarskiej? Taka jest przypadłość trenerów u nas trochę w polskiej lidze, że często jest tak, że po prostu jak nie ma wyników, to trenerzy zaraz zmieniają plan, chcą grać zupełnie inaczej niż mieli ten pomysł na początku. Bardziej defensywnie. No bardziej defensywnie, chcą ratować po prostu sytuację, bo nie wygrasz kilku meczów z rzędu i zaczyna się presja ze strony kibiców, prezesów i myślę, że dlatego właśnie to jakby jest taka, działa w dwie strony, że dlatego tak działają, bo ta presja się pojawia, a to rzadko przynosi jakby pozytywne efekty. Zazwyczaj tylko na to jest chwilę. Gwóźdź do trumny. Nie? To jest tak, że wiesz, we Włoszech siedzieli trenerów na giocistów i rezultadistów, czyli tych, którzy chcą grać w piłkę i tych, którzy chcą osiągać wyniki. Mam wrażenie, że przychodzą do klubu giociści, tak, a odchodzą rezultadiści. Tak, bo zawsze to jest ten taki cykl, nie? Że zawsze jest na początku ofensywnie, później dobra, nie idzie nam defensywnie, trener zostaje zwolniony, przychodzi nowy trener, widzi co się dzieje, mówi, wy będziecie grać ofensywnie i znowu i to takie... I jak z tego wybrnąć? Cyklami. To jest ciekawe, bo właśnie jak przychodził trener Sewela do Lubina, to ja pamiętam, że taką miał opinię na Słowacji, kiedy był trenerem Slovana, że to jest szkoleniowiec wybitnie ofensywny. I w sumie dalej to widać jednak w Zagłębiu, że on ten swój styl gdzieś cały czas kontynuuje. Tak, ale też najbardziej to było widać na początku, nie? No, jakby dokładnie. Na początku myślę, że on dopiero poznawał też trochę ligę, no chcę grać ofensywnie, mi się to podoba, bo jestem ofensywnym zawodnikiem i zawsze to będzie dobre. Tą rundę jesienną mieliśmy taką, że nie graliśmy. Ciężko, wydaje mi się, że to było spowodowane tym, że odszedł jednak od nas Damian Bochar i Bartek Białek. I gdzieś już fajnie funkcjonowaliśmy w tym zestawie. To w momencie, kiedy oni odeszli, trochę potrzebowaliśmy czasu, zanim to wszystko się jakby, zanim to załapiemy. Nie? I teraz znowu wracamy do tego, tak mi się wydaje, trochę bardziej ofensywnego grania, bo stwarzamy sobie coraz więcej sytuacji. No. Słyszałem od jednego swoich kolegów z szatni, że masz bardzo dużo korków, że jesteś ewenementem pod tym względem. I z czego to wynika? Masz podobno wszystkie modele. Nie, wszystkich nie mam i też muszę sprostować, bo znam takich, którzy mają więcej. I tak? To nawet u nas w szatni, tak? O kurde. Ale faktycznie, miałem jakiś tam swój ulubiony model. No i później go po prostu przestali produkować i teraz do tej pory szukam i nie mogę znaleźć
czegoś podobnego, nie? Ile masz par? No z 12, 10, 12 na pewno będę miał. Ale masz także od razu... 12 masz teraz po prostu. Teraz, tak. No. No, czy dużo oddaję też, nie? To jest... Ty też jesteś gościem, który, tak mi się wydaje, lubi stabilizację i się zastanawiam, czy ty w wieku 30 lat jeszcze myślisz o jakichś wojażach zagranicznych, czy już raczej chcesz... Ale powiedz szczerze, zostać... nie mów, że masz ambicje, że chcesz wygrywać. Powiedz szczerze tak, jak myślisz, teraz. Myślę tak, że chciałbym jeszcze wyjechać za granicę. Tak, i jakby to, że lubię stabilizację, to na pewno i na pewno jakby spokojne życie lubię. Mhm. Nie jest problemem i przeszkodą do tego, żeby zmienić klub za granicą, bo ostatnio dostałem kilka takich pytań właśnie, że tak jakby to było to, że lubię stabilizację, to jest przeszkoda, no tak, żeby odejść gdzieś stąd i ruszyć jeszcze na ten. No jeżeli pojawi się po prostu jakaś dobra i konkretna oferta, wiadomo, że będę patrzył na rodzinę, ale to nie będzie przeszkodą. Ja bym ciebie widział w MLS-ie na przykład. Tutaj też, ja bym siebie też tam widział. Frankowskiego wisi. Tak? Tak. No bo w sumie tempo, o czym rozmawialiśmy, przestrzeń, o której mówiliśmy, to wszystko akurat tam byś miał. Bastian Schweinsteiger też nie biegał już za dużo. No i też zawsze chciałem tam pojechać. Nie było jeszcze możliwości. Do West Stanów. Coast, East Coast. Obojętnie. Ale to jest dobry kierunek. Może w walizce z Robertem Lewandowskim się zabierzesz, bo pojawiały się plotki, że przecież on chce skończyć karierę w MLS-ie, a jesteś od niego młodszy, więc idealnie byś się jeszcze wpasował w takim razie. No, myślę, że Robert nie będzie miał problemu znaleźć tam klubu, a ja mogę mieć problem. Spokojnie. Myślę, że nie każdy odcinek musi uciekać anegdotami, żeby był ciekawy, bo tak naprawdę sama historia Filipa Starzyńskiego jest niezwykle ciekawa i inspirująca. Zawsze był za chudy, za wolny, żeby zrobić karierę, a jednak zadał kłam wielu teoriom i dzisiaj jest jednym z takich ligowych kozaków. I czekamy na waszą opinię, czy Filip Starzyński był nudny w tym wywiadzie, bo moim zdaniem nie, a zwłaszcza nie jak na Filipa Starzyńskiego.